Siemanko, co ja wam powiem? Wchodząc tutaj, czuję się jak małe dziecko, które wchodzi do sklepu ze słodyczami. I wie, że zaraz dostanie coś super. Dlatego łapię za ciężar i działa. Zapodaję sobie fajną muzyczkę, odcinam się od świata zewnętrznego, skupiam się na tym, co robię i po prostu działa. I to jest mój malutki kroczek do progresu. Malutki kroczek do tego, by zmienić sylwetkę. Malutki kroczek do tego, żeby po prostu być, mieć... I to tymi malutkimi kroczkami progresuje. I z czasem, stanąc przed lusterkiem, widząc, że tymi małymi kroczkami, cały czas do przodu powoli, coś się dzieje, że zmieniam sylwetkę cały czas na plus. Gdzie nikt mnie do tego nie zmusza, nikt mnie do tego nie namawia, po prostu to lubię, mam swoją zajawkę, mam swój charakterek i cisnę z tym do przodu. Jedni mają cel, że zrobią to i to, wycisną tyle i tyle. Ja nie mam celi. Takich celów przynajmniej. Ja mam cel, żeby po prostu iść na trening i zrobić ten trening. Bo mam motywację. Nigdy właśnie nie miałem celu, że za rok wycisnę tyle i tyle, czy po prostu przybędzie mnie tyle i tyle. Nie. Ja walczę cały czas o to, żeby mieć tą fajną sylwetkę i jak na razie mi się to udaje. Jak na razie jest ok. Także motywacji nigdy nie brak. Cały czas do przodu z charakterem. Jeśli masz taką zajawkę, masz to coś w sobie, to osiągniesz też fajną, wysportowaną sylwetkę. Jeśli zaczniesz w wieku, mając kurde te 18-20 lat, to w moim wieku już zakończysz karierę kulturysty. I wszystko będzie na plus. Ja za późno zacząłem, ale działam. Coś tam się zmieniłem i cieszę się z tego. I cały czas do przodu, do przodu, do przodu, z charakterkiem. Także koniec gadki i lecimy z tym zajebistym treningiem. Pozdrawiam, cześć, do następnego filmiku.